ojcowie kościoła, generale, polowy biskupie, księże kardynale Stefanie Wyszyńskim, księże kardynale Mitrzęty, kardynale Węgier, księże Walterze Ciszy, apostoł Syberii, księże prałacie Henryku Jankowski, księże prałacie Zdzisławie Peszkowski, księże męczenniku błogosławiony Jerzy Popiełuszko, znany dzisiaj z nami do apelu. Cześć ich pamięci! Święty Boże, święty nieśmiertelny Boże, dawco przebaczenia i miłośniku ludzkiego zbawienia, w pokorze ducha polecamy Ci dzisiaj Twe dusze, ofiary katastrofy smoleńskiej, polskich żołnierzy, policjantów, urzędników państwowych, przedstawicieli inteligencji i innych, którzy zostali zamordowani w roku 1940 na wschodzie. Dzisiaj Tobie oddajemy niepokalana Maria, Matko Boża Kadyńska wszystkich i Królowo Narodu Polskiego wraz ze świętymi, prowadź nas tą drogą ku wiecznej Ojczyźnie, ku jutrze dobrego Kościoła w Polsce i naszej Ojczyźnie, aby miłość, zgoda, jedność królowała po wszystkie czasy, a my jako Polonia wzrastali w jedności, zgodzie i pokoju, a pokój wraz z blaskiem słońca przenosił się na ziemię polską. Tak nam dopomóż.